Okej, okay, witam wszystkich. Chciałem wam pokazać na szybko trzy różne konwertery napięcia DC, które wykorzystuję sobie w rowerze. W rowerze mam koło z prądnicą 6 V 3 W. Takie ma tam oznaczenia ta prądnica. I mam taką z AliExpress. Kupiona taka zabaweczka z włącznikiem, fajnie to zrobione, elegancko. Druga, co mi teraz przyszła, którą będę chciał zamontować, to jest coś takiego. To jest od 6 do 24 V, dające na wyjściu tutaj USB 5 V cały czas. Można to zastosować w samochodzie. Albo też w rowerze chcę to zobaczyć, czy to zadziała. Bardzo malutkie. No i trzecia taka zabaweczka, którą mi zrobił gościu, którego poznałem chyba gdzieś tam na elektrodzie. Za 10 zł mi to zrobił. I teraz zacznę od tej. Ona ma na wyjściu też tutaj 5 V, chyba 0,8 A. Działa wyśmienicie. Naprawdę gościu odwalił kawał dobrej roboty. Gdzieś mam chyba na drugim filmiku pokazane, jak to rozebrałem na części, wygląda jak wygląda cała płytka i tak dalej. Generalnie działa mi i z tą lampką tutaj, co mam w rowerze. Ona ma trzy tryby. I też po podłączeniu telefonu ładuje bez problemu. Natomiast teraz, przechodząc do tego urządzenia, co kupiłem na AliExpress, to jest chyba też jakoś albo od 12 V do 24. Nie pamiętam dokładnej specyfikacji, ale też chyba na filmiku jest gdzieś tam pokazane. Też na wyjściu jest 5 V. I z tym jest taki motyw, że po podłączeniu tutaj do mojej prądnicy telefon Huawei P9 Lite ładuje. Natomiast lampkę, jak podłączę, którą mam też zrobioną na USB, nie działa. Tu jest taki ząb w tym oto urządzonku. Nie wiem, czy jest za małe napięcie wychodzące z tej prądnicy tutaj, czy coś. Nie wiem, nie wiem. Także telefon ładuje, ale lampka nie działa. No i teraz przechodząc do trzeciej tej zabaweczki, cholernie malutkiej. W ogóle pokażę wam, jak to mam gdzieś tutaj polutowane. Ta. I to sobie podłączę tam do tej prądnicy. Nie wiem, tutaj sobie jakoś podłączę na razie ten kabel. No i zrobię jakąś rundę testową rowerkiem. Zobaczymy, czy to będzie działać. I to ma parametry od 6 do 24 V. Na wyjściu jest 5 V, maksymalnie 3 A. I była taka akcja, że tam jakiś gościu z Polski kupił to. I właśnie zacytowałem jego nika, oczywiście tam z gwiazdkami. I napisałem, do czego to kupił. No i mi odpowiedział zaraz, że kupił do samochodu, bo chce sobie podłączyć jakąś tam kamerkę, nie? A to kosztuje 3 zł, jedna sztuka na AliExpress. 3 zł, kupiłem 3 sztuki. Zobaczymy, jak to zadziała i będzie ładowało mi i telefon, i będzie działała lampka. No to oczywiście wiadomo, że sobie zamontuję to mniejsze niż to duże, nie? To będzie wtedy tylko kwestia jeszcze poszukania jakiejś obudowy, przyklejania tego. No i zamocowania gdzieś, nie wiem. Gdzieś może tutaj z boku, na amortyzatorze, a może gdzieś wyżej przy sporniku. Nie wiem, to jest sobie jeszcze pomyślę. Dobra, ja kończę filmik, idę lutować. I jak to wszystko porobię, to wtedy zobaczę, czy to w ogóle chociaż będzie działało. Tutaj ma nawet jakąś taką diodę też, że pewnie jak leci prąd, to się będzie świeciło. No i to chyba na tyle na razie. Okej, kończę. No i dobra. Tu jest już polutowane do prądnicy. I teraz robimy mały test, kręcąc kołem, czy tutaj będzie się świecić jakaś dioda. Świeci się. Czyli leci zasilanie. Elegancko. Okej. Czerwona diutka. Superancko. Nie wiem, jak wam to pokazać. Świeci się. Dobra, teraz zrobimy mały
taki krótki test, jak podłączę tą lampkę na USB, czy w ogóle ona się zaświeci. Okej, okay. Podłączona jest. A jeszcze zrobię taki test, że zakręcę kołem i czy będzie się świeciła dioda. O, chyba się nie świeci. Widzicie, jaki jest motyw? Podłączyłem, ale się nie świeci dioda. To jest ciekawy motyw, ale chcę zobaczyć lampkę. No i coś jest nie tak. Coś jest nie tak, moi drodzy. Po podłączeniu jest to samo, praktycznie. Jeszcze mocniej spróbuję. Nie działa. Czyli lipa. No kurde, nie działa, no. Się wścieknę. Czyli trzeba będzie zamontować ten co mi ten gościu zrobił. Dobra, jeszcze ewentualnie, ale to i tak chyba nie, nic nie da, jak zamienię tutaj polaryzację. Czyli jest to samo, co z tym tutaj, o, co kupiłem też na AliExpress. Tylko to kosztowało chyba 10 zł. Czy 5? Nie pamiętam. No nie, chyba 10. Jest dokładnie ten sam motyw. Lampka nie działa. Ładowanie telefonu działa. Tylko nie wiem, czy tu jeszcze ładowanie telefonu by działało. Chwila, chwila, jeszcze pomyślę. Niech kurde. A dobra, odłączę lampkę i teraz zakręcę kołem. O. I świeci dioda. Tak jakby jakieś zwarcie się robiło. Ja nie wiem, o co chodzi. Czy mam źle tutaj tą lampkę podłączoną, cholera? Nie no, wezmę ją do domu, bo ją kiedyś rozkręcałem. I rozbiorę ją. I podłączę ją. Tak, bo ja się jakoś podłączałem do przycisku bezpośrednio, czy jakoś tak. Dobra, tą lampkę sobie jeszcze wezmę do domu, bo mam gdzieś zdjęcie, jak ona jest rozebrana i jak są tam kabelki od zasilania podłączone. I wtedy zobaczę. Na razie... Nie, no polaryzacja tutaj chyba nic nie da, ale jeszcze zrobię na odwrót i jeszcze raz szybko nakręcę filmik i zobaczymy, co to będzie. Dobra. Podłączyłem na odwrót kabelki. Generalnie tutaj, gdzie jest czarny, mam plus napisane na plastiku, na tym, a tutaj minus. No, wcześniej miałem dobrze, ale co się dzieje? No, nawet po takim podłączeniu, jak pokręcę, to nie pali się dioda. Tak jakby, kurde, no nie wiem, jakieś takie zwarcie jakby było, czy coś, nie? Nie mam telefonu, żeby sprawdzić, ale jestem przekonany, że telefon będzie działał. Telefon zresztą ma zaawansowaną elektronikę do ładowania, także prawdopodobnie będzie to samo co z tym tutaj. Dobra, czyli zrobię teraz takie podsumowanie szybkie. Chińczycy nie dali rady zrobić tak, żeby działała lampka, ale zastrzegam sobie, że możliwe, że mam źle podłączoną tutaj lampkę zasilania i dlatego może nie działać. Także Chińczycy wymiękli i na takim urządzeniu, i na takim urządzeniu. A za to wygrał Polak, który zrobił mi takie coś za 10 zł i działa i z lampką, i z telefonem. I generalnie po pokazaniu tej elektroniki, co jest tutaj w tym pudełeczku, ktoś, kto się tam znał, mi powiedział, że zrobił kawał dobrej roboty ten koleś. Zresztą ten koleś, jak mi pisał, to że siedział tam, nie wiem, 20 kilka lat w jakiejś tam elektronice i tak dalej. Także no nie dziwię się. Trochę większe to jest wszystko, bo są duże też kondensatory.
Nie takie jak tutaj, maluteńkie do płytek SMD, tylko takie normalne kątki, duże, okrągłe, beczułki. Także 1-0 Polska, Chiny. Dla Polski oczywiście.